Albo z boku niech pisze. Nie, no tego wziąć wypiernicę. Do archiwum już, do Muzeum Morskiego. Ja nie potrzebuję. Czyż ty masz? Jan Gwardzik, Jastarnia. Załoga jest w gotowości. Już od 6 miesięcy szykujemy się na ten rejs. W własnym zakresie zrobiliśmy sobie prowiant na ten rejs. Mamy solonego łososia, mamy solone śledzie, własnej roboty kiełbasy i różny inny prowiant. A pogoda przeszkadza? Najważniejsze, że jest trochę wiatru, że popłyniemy przez zatokę na żaglach. Też nam nie przeszkadza specjalnie. A kiedy wracacie? Planujemy powrót za 14 dni. Chyba, że coś się nam pokrzyżuje, pogoda na Bałtyku nam nie pozwoli, to przeczekamy sztorm i będziemy wracać ostrożnie, żeby nic przykrego nam się nie przydarzyło. Czego wam życzyć? Przede wszystkim, żeby śluzy się otwierały tak, jak powinny się otwierać. To idzie tam, wiesz, idzie tam. Jakie oczekiwania przed samym wypłynięciem? No, liczymy na wspaniałą przygodę. To nie jest nasz pierwszy rejs, także
wiem, że łączymy przyjemne z pożytecznym, bo to jest z jednej strony promocja Kaszub, w szczególności Kaszub Północnych, tego rzemiosła rybackiego szkutnictwa, tej naszej morskiej kultury, a z drugiej strony naprawdę fajna żeglarska przygoda, podróż, zwiedzanie Polski z rzeki. Zupełnie inaczej te miasta wyglądają, zupełnie inaczej wygląda życie i przede wszystkim wolniej płynie, także jest to też faktycznie czas na odpoczynek. Ja niestety nie mogę towarzyszyć swoim kolegom do końca rejsu, który ma trwać 2 tygodnie. Chcę płynąć pierwsze 2 dni i potem dołączyć do nich na trasie na ostatnie 3 dni. Zresztą będziemy się też zmieniać na trasie, jeszcze inni mieszkańcy Jastarni chcą również wziąć udział w tej eskapadzie. No i liczymy na dobrą zabawę. Czego się życzy przed wypłynięciem? Stopy wody na Wiśle to przede wszystkim stopy wody pod Kilem, bo mielizny są tym największym problemem i zmorą dla nas. A co zabieracie ze sobą? To wszystko, co potrzebne, co bierze się na jacht w podróż. Prowiant, namioty, ponieważ część będzie spała na łódce, ale część na brzegu. Pisze, pogoda bardzo przeszkadza? Nie. Wiatr trochę w mordę, ale silny, także także to dobrze, dam radę. Deszczu się nie boicie? Nie, deszczu nie. Jak to podwiedzi? To? W bólu. Dziesiątki tak zrobiłem, dlatego Janek mnie poprosił, żeby przygotować mu rejs tak, żeby to był rejs bezstresowy. To jest zabawa. I takich rejsów setki, no tysiące rybaczy. Wcześniej to był poprzedni, codziennie to robili. Wcześniej to robili. Myśli pan, że pogoda będzie dopisywała? Pogoda nie stanowi żadnej wartości. Pogoda to są rewiny, czyli lewbanty, zmniejszenie powierzchni żagla albo zwiększenie. Mają silnik awaryjny w razie czego. Nie ma problemu. Co ze mną ty się kontaktowałeś? Musisz wejść na łódkę i udać swoje graty. Ja mam pytanie, czy będziecie to? Nie. Ani myć. Słuchaj, Dariusz, daj mi tą kurtkę. Coś nasz kolega, kurs radia na szarze. Myśmy przecież się upewnić, czy one nie kłamią. Ale zwrotu będę napagrowany. Będzie prosił o lekarstwo. O, niech tam będzie widzieć. Nie, no teraz burmistrz powinien klucze nam zostawić. Symbolicznie. Na razie, Misiu. Jo. Czadek! Andrzejku! Trzymaj się! Wszystkiego dobrego. Ja na nich go widzę całą nadzieję. Powodzenia! Trzymaj się! Do zobaczenia na wodzie. A wy fajnie chcecie na wygrać. Trzymaj się. Jo, my ich sobie ustawimy, a wtedy my ten. To jest dobre. Dla mnie to ja już mam pana, kto to robi. A ty chcesz nim? Wyjdźcie wandy. O, i teraz tak. Wyprawa, więc jesteśmy troszeczkę zahartowane i życzymy im jak najwięcej wrażeń i oby ta podróż była przyjemna, żeby nie było żadnych... Najważniejsze. Będą panie tęskniły? No na pewno. Kiedy wracają? Za każdym razem. Za 2 tygodnie powinni być już w porcie macierzystym. Macie cały czas kontakt ze sobą? Oczywiście, że mamy. Przez internet? Przez internet, mamy telefony komórkowe, także nie ma najmniejszego problemu z kontaktem. A jak przed samą wyprawą mężowie się zachowywali? No tak zwyczajnie. Tu
tutaj nie ma jakichś takich emocji, które by, nie wiem, się dały odczuć rodzinie. Po prostu robią to, co do nich należy, w międzyczasie się organizują. To przede wszystkim to jest związane z pasją, więc jest to przyjemność, a nie jakiś stres. Tak? Przygotowanie takiej wyprawy. Czy na przywitanie przygotowują panie coś specjalnego? Musimy się na tym jeszcze zastanowić, ale to jest tajemnica.